Ten sposób podania bakłażana na pewno będzie świetnie pasował do obiadu, ale i na imprezy. Jest to wersja zapiekana z mozzarellą, a na górze mamy pomidory. Bakłażana kroimy w plastry o grubości około 1 cm i układamy jeden obok drugiego na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Całość przyprawiamy, a bazylię i oregano najpierw rozcieramy w dłoniach. Jeden ząbek czosnku przyciskamy przez praskę i równomiernie rozdzielamy na każdy plaster bakłażana. Całość pryskamy oliwą i wkładamy do piekarnika na 15 minut w temperaturę 200 stopni. Kiedy bakłażan siedzi w piekarniku, przygotowujemy sos. Można do tego użyć świeżego pomidora, pokroić go na kawałki, a następnie zblendować. Drugiego pomidora kroimy w drobną kostkę i będziemy go sypać na koniec. Zblendowanego pomidora przelewamy do garnka, dodajemy przyprawy i gotujemy około 5 minut na średnim ogniu. Upieczonego bakłażana wyciągamy z piekarnika. Do środka najpierw nakładamy sos pomidorowy, następnie posypujemy mozzarellą i znowu wkładamy do piekarnika. Pieczemy do momentu, aż ser się rozpuści. Gotowe bakłażany wykładamy na półmisek i na koniec dodajemy pokrojonego w drobną kostkę pomidora. Możemy też przyozdobić listkami bazylii. Smacznego!